Hej, mam na imię Jacek. Witam Was w pierwszym odcinku serii filmów o programowaniu Gry bez kodu. Jeśli chcecie nauczyć się tworzyć własne gry, ale niekoniecznie jest Wam po drodze z czymś takim, to jesteście w dobrym miejscu. W tym i kolejnych odcinkach pokażę Wam, jak bez wklepywania długich linijek kodu stworzyć swoje własne proste gry. W pierwszym odcinku stworzymy grę bardzo starą, jedną z pierwszych w ogóle, jaką światu dała granża gier wideo. Grę, która miała bardzo wiele swoich reinkarnacji, ale które zbiorczo zwykle nazywa się mianem Ponga. Zacznijmy od ustawień początkowych. Dodajmy zielony blok, którym będziemy sprawdzać, czy wartość A jest równa 0. Jeśli jest, to wykona się to, co jest wewnątrz tego bloku. Po co nam to, zapytacie? W trybie tworzenia gry, w którym właśnie jesteśmy, instrukcje, czyli bloczki, będą wykonywały się praktycznie w nieskończoność. I to jest generalnie przydatne. Ale niektóre rzeczy chcemy, żeby wykonywały się tylko raz. Dlatego wrzucamy je tutaj do zielonego bloczka, który wykona się tylko wtedy, kiedy wartość A będzie równa 0. A w środku od razu ustawmy A na 1 i mamy pewność, że więcej to, co jest w środku, się już nie wykona. OK, to co chcemy, żeby wykonało się tylko raz? Zamalujmy całą planszę na czarno i zapiszmy jeszcze w zmiennych x1 i y1 wartości stałego przesunięcia piłeczki, które przydadzą nam się za chwilę, i weźmy się za samą piłeczkę. Ten bloczek narysuje żółty piksel w miejscu określonym przez współrzędne x i y. Czym są współrzędne? To liczby określające położenie każdego punktu na planszy. Im dalej dany punkt znajduje się od lewego dolnego rogu, tym większe ma współrzędne. Możemy ustawić tutaj 1 i 1 i piłeczka pojawi się tutaj, dokładnie w lewym dolnym rogu. Możemy ustawić tutaj 5 i 10 i pojawi się odpowiednio 5 pól w prawo i 10 do góry. Fajnie. Tylko jak teraz zrobić, żeby ten żółty punkt, czyli nasza piłeczka, się poruszał? Ustawmy wartość jego współrzędnych ponownie na x i y. Są to zmienne, które będą niejako pamiętały, w jakim miejscu ma się pojawić nasza piłeczka. Teraz dodajmy bloczek, który w każdym kolejnym wykonaniu będzie zwiększał wartość x o 1, czyli przesuwał naszą piłeczkę o 1 punkt w prawo. I kolejny, który będzie zwiększał wartość y, czyli przesuwał piłeczkę o 1 punkt do góry. I sprawdźmy, czy działa. Generalnie działa, ale musimy jeszcze pozbyć się tego żółtego ogona. Do tego wystarczy nam taki sam bloczek, jak ten rysujący piłeczkę. Tylko ten będzie zamalowywał pozostawiony przez nią ślad w każdym kolejnym wykonaniu się instrukcji. Teraz działa. Zamieńmy jeszcze te jedynki zmiennymi x1 i y1. Na razie nie ma to żadnego wpływu, bo wartość x1 i x1 to y1 to po prostu 1, ale za chwilę pomoże nam to zmieniać kierunek lotu piłeczki. W tym momencie piłeczka znika, kiedy dochodzi do krawędzi plansz. Możemy sobie wyobrazić, że tak naprawdę gdzieś tam istnieje w przestrzeni wirtualnej i się od nas oddala, bo jej współrzędne ciągle się zwiększają. Ale my już jej nie widzimy, a przecież chcemy. Zróbmy tak, żeby kiedy piłeczka dotrze do krawędzi planszy, odbijała się i zmieniała kierunek ruchu. OK, zastanówmy się najpierw, skąd piłeczka ma w ogóle wiedzieć, że właśnie dotknęła krawędzi planszy. My to widzimy, ale pojedyncze piksele z natury pozbawione są zmysłów, w tym wzroku. Żeby powiedzieć jej, że właśnie dotarła do krawędzi, możemy sprawdzić, jaka jest wartość współrzędnej x dla punktów znajdujących się przy prawej krawędzi. Dla naszej planszy będzie to 20. Ale możemy też wykorzystać ten element z podwójną strzałką, który w każdej planszy oznaczać będzie właśnie jej szerokość. Teraz dodajmy kolejny zielony bloczek, który wykona się tylko wtedy, kiedy wartość współrzędnej x będzie równa szerokości planszy, czyli piłeczka dotknie krawędzi, a w środku każmy piłeczce zmienić kierunek ruchu. OK, tylko co to znaczy, że piłeczka zmienia kierunek ruchu? Skoro wcześniej dodawaliśmy 1 do współrzędnej x, żeby poruszyć piłeczką 1 punkt w prawo, to teraz odejmijmy 1 i w ten sposób poruszymy ją o 1 punkt w lewo. A ponieważ nasze przesunięcie zapamiętaliśmy sobie w zmiennej x1, to teraz wystarczy, że zmienimy jej wartość na ujemną. O tak. I teraz po dotknięciu prawej krawędzi piłeczka odbija się w lewo.
Powtórzmy tę czynność dla współrzędnej y, wykorzystując tym razem element oznaczający wysokość planszy i zmieniając wartość y1 na ujemną. OK, została nam jeszcze jedna lewa ściana. Tutaj sprawdzamy, czy wartość współrzędnej x wynosi 1, a jeśli wynosi, to zmieniamy wartość x1 ponownie na dodatnią. Działa. Idziemy dalej. Pora zająć się paletką. Próbowaliście już wciskać strzałki na klawiaturze? Za ich pomocą możemy poruszać małym symbolem królika. Jego pozycja w każdym momencie jest określona przez współrzędne, tak samo jak pozycja piłeczki. Możemy dostać się do tych współrzędnych, inaczej mówiąc odczytać je, używając specjalnych elementów z biblioteki PixBlocks. I właśnie to będzie nam teraz potrzebne do narysowania paletki. Przyjrzyjmy się teraz bloczkowi, który już raz wykorzystaliśmy do zamalowania całej planszy na czarno. Taki blok zamaluje prostokąt, którego wielkość jest określona przez dwie pary współrzędnych. Jeśli pod pierwszą parę podstawimy 5 i 5, a pod drugą 10 i 10, to otrzymamy taki kwadrat, który zaczyna się tutaj w punkcie o współrzędnych 5 i 5, a kończy się na punkcie o współrzędnych 10 i 10. Jeśli podstawimy tam odpowiednio 5 i 1 oraz 10 i 1, to otrzymamy taki prostokąt o wysokości tylko jednego piksela, który wygląda już jak paletka, którą chcemy poruszać. Żeby nią teraz poruszyć, musimy połączyć te współrzędne malującego się prostokątu ze współrzędnymi królika, którym poruszamy za pomocą strzałek, a konkretnie tylko z jedną współrzędną. Współrzędną, która określa, jak bardzo w prawo lub w lewo znajduje się królik, bo tylko w tej płaszczyźnie chcemy, aby poruszała się paletka. Drugie współrzędne zostawmy jako 1, a zamiast pierwszych wstawmy odpowiednio wynik dodawania i odejmowania. Z lewej strony odejmujemy od współrzędnej królika 2, a z prawej dodajemy 2. Powinno działać, ale nie działa, bo musimy jeszcze zamalować ogon, który zostawia za sobą paletka. W tym celu dodajmy prostokąt, który zamaluje cały dolny wiersz planszy na czarno. OK, ograniczmy jeszcze ruchy samego królika, cofając go o jedno pole w dół na początku wykonania się każdej pętli i mamy ruchomą paletkę. OK, to będzie proste. Żeby odbić piłeczkę od paletki, wystarczy, że pomyślimy o niej jak o jednej ze ścian i zmienimy wartość y1 na dodatnią, kiedy piłeczka jest jedno pole nad paletką. Z zielonym bloczkiem sprawdzamy, czy wartość współrzędnej y równa się 2, czyli czy piłka jest jedno pole nad dolną krawędzią. Jeśli jest, to dodatkowo sprawdźmy, czy piksel znajdujący się w miejscu o współrzędnej x, ale współrzędnej y-1 jest w kolorze niebieskim, czyli w kolorze paletki. A jeśli jest, to znaczy, że paletka jest pod piłką i powinno zajść odbicie, czyli ustawimy wartość y1 na dodatnią, czyli piłka z powrotem porusza się do góry. Sprawdzamy. Działa. Idziemy dalej. Na koniec dodajmy teraz prostą punktację. Do instrukcji początkowych w zielonym bloku dodajmy zmienną p, równą 0. Tu będziemy zliczać nasze punkty. Przy odbiciu piłeczki paletką będziemy dodawali jeden punkt do P i od razu wyświetlali ich łączną ilość, rysując kolejne piksele na niebiesko na górze planszy. Jak widać, zaczynamy teraz z jednym punktem, mimo że wartość zmiennej P ustawiliśmy na początku na 0. Dzieje się tak dlatego, ponieważ początkową pozycją piłeczki jest pozycja, w której piłeczka spełnia warunki odbicia i faktycznie dolicza nam się jeden punkt. Rozwiążmy ten problem, ustawiając początkową wartość piłeczki, czyli x i y. Niech równają się 5 i 10. Teraz możemy też dodać resetowanie gry, kiedy piłeczka dotknie dolnej krawędzi, czyli kiedy nie uda nam się jej odbić. Dodajmy zielony blok, sprawdźmy, czy y równa się 1, a jeśli tak, to ustawmy wartość a ponownie na 0, czyli pozwólmy na wykonanie się bloku instrukcji początkowych. I gotowe! Właśnie stworzyliśmy prostą grę typu Pong dla jednego gracza, bez użycia kodu. Oczywiście możecie ją teraz ulepszyć, bawiąc się prędkością piłki, wielkością paletki, zmieniając kolory. Możecie też dodać drugą paletkę i stworzyć grę dla dwóch osób. W jednej z lekcji programu PixBlocks zobaczycie krok po kroku, jak to zrobić.
Jeśli chcecie teraz odtworzyć grę lub ją zmodyfikować, to PixVlog znajdziecie na oficjalnej stronie do pobrania zupełnie za darmo. Zachęcam do oddzielenia się w sekcji komentarzy opinią na temat filmu. Możecie też nas znaleźć na Facebooku i Instagramie. I co? No i oczywiście subskrybując nasz kanał, macie pewność, że nie przegapicie kolejnego odcinku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Gier bez kodu.